Cześć, kochani, cześć. Witam was znowu bardzo serdecznie. Znowu jesteśmy w Makulu. Taka tapetka z latawcem i pieskiem, jak jamniczkiem chyba. I tutaj zamknąłem ten Welcome to Makulu rzecz, ale chcę coś, na coś zwrócić wam uwagę. Jeżeli macie ochotę eksperymentować z tym, to zapamiętajcie, że tutaj jest tak. Welcome to Makulu Linux. We hope you have an enjoyable experience using Makulu. You are in live mode. If needed, the live mode username and password are both Makulu. I to widocznie mi się jakoś podkorowej pamięci utrwaliło, bo kurczę, ja jeżeli mam do czegokolwiek talent, to do wywalania systemu. I właśnie jak sobie kombinowałem z tym kompizem, no to w pewnym momencie zamroziło się wszystko i ani rozsmyckiem. I nie wiadomo, co robić. Jakoś się z tego wykręciłem na tej zasadzie, że Ctrl-Alt i najpierw F1 i tam się ten prompt logowania pojawił i później Alt, Ctrl-Alt i F5 i to wskoczyło na jakąś taką inną rzecz i tam przy tym prompcie logowania to wpisałem Makulu i password Makulu i wlogowało mnie w konsolę i jak się napisałem tam start x jako jednosłowno i wlogowało mnie, ale środowisko roota, czyli administratora. Także się w miarę prędko z tego wycofałem. No i żyję jakoś jeszcze. Tutaj zapomniałem w tym wczorajszym odcinku najciekawszej rzeczy w ogóle w tej dystrybucji, mianowicie tego 3D. Trójwymiarowych zabawek. I to było tak, w tym settings i tu jest po lewej stronie, to może w każdym razie te themes and 3D. I jeżeli tu się ten 3D on and off. Emerald, compass emerald, this will add animation, wobbly windows, cube. Yes. O. Nic się nie zmieniło? Ja myślę, że się coś tam zmieniło. A, już mamy galaretkę. A to, tak? Tak, gniotca, nie łamiotca. I co tutaj jeszcze można? Tak, tak. Jeszcze raz sobie przejdziemy teraz do tych settings. Aha, dlaczego? Bo i tutaj nam się pokazało teraz Compiz Windows Settings Manager. Bo teraz jak na przykład próbuję uruchomić, a patrzcie, Cube jest. Czyli to się uruchomiło. Tylko muszę jednocześnie przycisnąć lewy Ctrl i Alt. A teraz jeżeli na przykład lewą strzałkę
To się obraca. No i prawą strzałkę też. A jeżeli strzałkę w dół, to tak się robi. O. I można sobie, jeżeli tam ma się na przykład na różnych tych desktopach pootwierane różne rzeczy. Wątpię, czy ktokolwiek by miał coś takiego w pracy uruchomionego, no. Ale gdyby przyszło tak, że zgwizdka sobie ktoś niechcąco, to tutaj sobie pracuje, a tutaj... Szef. No, dalej, pracujemy. I w tym kompizie właśnie kombinowałem, w tym settings, to jest przydatna dosyć funkcja, ale nie chce działać, nie wiem dlaczego. Tutaj jak się naciśnie ten obok, to pokazuje, jak jest, to są i niby super, czyli zazwyczaj to jest ten Ctrl i N. Aha, ale tutaj nie ma, tu mówi, że nie na desktopie. Czyli może trzeba otworzyć jakiś tam katalog inny. Zrobimy sobie jakiś dokument. Create. A, właśnie. Set X keyboard map.pl. OCL. I teraz spróbujemy Ctrl i N. Nie, to otwiera nowy. A tu Ctrl i N. Też otwiera nowy. Czyli widzicie, nie tak do końca to jest całkiem rozpracowane dobrze, ale Super N. Super M. Więc właśnie, jeżeli jakieś tam inne z tym kolidują, no to może nie wyjść. Co tutaj jeszcze mamy? Desktop Cube, Viewpoint Switcher. Te niektóre to po prostu kolidują jedne z drugimi. A ten 3D Windows to jest fajne dosyć, bo to robi tak, że jeżeli się teraz to kliknęło i teraz Ctrl i Alt, bum. O. I można sobie nawet porozstawiać po kątach te okienka. O. I nawet na trzecie. O. Co tutaj jeszcze mamy? A to zwrócimy do tego tu, gdzie mamy te ustawienia. Fade animations, to. To powoduje, że jak się na przykład to schowa,
i teraz chce się do tego wrócić, to tak ju, jak duszek robi, jak ten, jak to było? No, ten w Aladynie, ten niebieski dżin. O. O. Coś takiego robi. Cube Gears próbowałem, nie chciało tego robić. Zobaczymy, tak? Nie, nie pokazuje. To niby jest odkliknięte, ale też nie, nie chcę pokazywać. Te inne właśnie jak próbowałem. Co jeszcze próbowałem? Na czym mi się to wywaliło? Na takich oknach, które niby to. I to tak. Cyk. To sobie na może takim jakimś okienku. No właśnie, właśnie. Tak, to niby nam. I czym to było? Wróćmy jeszcze raz do tego. The free transmobile. Tak. Shift, Control i Button 1. Scaling. To jest Rotation. Shift, Control, Button. Button drugi. Aha, czyli to może mychy. Transformation. Shift, Control, R. Ha! I Axis, Shift, Control, H. Ja na tym próbowałem. No, zobaczymy, kochani, czy nam to się nie wywali. Shift, Control i H. Shift, Control, ta. Jeden button. Nie, to widocznie koliduje z tym. Nie, to nie chce działać. To nie szkodzi. W każdym razie rotation, transformation, scaling, shift, control, R. Zobaczymy, czy na tym zadziała. Trochę to jest na takich bardziej wrażliwych rzeczach, to jest trochę ryzykowne. No, przenieś się. I tu. Reset Transformation Key, Shift Control R. A to Initiate to byłby button 3. Initiate Scaling, Rotation, button 1. Nie wiadomo, co to, czy to uważają button. Może to się nie, może to się właśnie z tymi innymi nie za bardzo. Chcę zgodzić. Wucha. Nie. R. Nie. Odpuścimy sobie to. W każdym razie zabawa jest przednia. Wrócimy sobie tu.
Szkoda, że to nie chce działać. To jest w dół. Screenshot, benchmark, flash, JPEG, test, text, crash handler. No nic, w każdym razie zabawka jest fajna. Stosunkowo niewiele dystrybucji ma wbudowany to ten konfis. Knopix to od niepamiętnych czasów zawsze miał. Mandrake Move czy Mandrake One miał. Jeszcze kilka miało to, także działały, nawet te robiły jakieś kółka, jakieś takie cylindry, kule niektóre robiły. Cuda, cuda. Na dzisiaj tyle, kochani, już i tak się nagadałem trochę za dużo. Dziękuję za uwagę, zapraszam do jutrzejszego vloga. Trzymajcie się, bawcie się dobrze. I do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Jeszcze trochę porządek zrobię, żeby może to chwyci na... U. I już. Pa, pa.